moim takim najważniejszym sukcesem pewnie w roku 2014 był udział w Mistrzostwach Świata. Dostałem się do reprezentacji Polski. Dwukrotnie zajęcie 5. miejsca w największych biegach w Polsce. Między innymi w biegu niepodległości, gdzie wystartowało 13 tysięcy zawodników. W biegni Warszawo, gdzie wystartowało 10 tysięcy zawodników. I przede wszystkim bardzo dobry wynik w półmaratonie, godzina 7 minut 47 sekund. Był to półmaraton międzynarodowy w Krakowie. Zajął wtedy 2. miejsce wśród Polaków, zaraz za wicemistrzem Europy Jaredem Szegumo. Co było najważniejsze, to że wyleciałem na 3 miesiące do Turcji i po przyjeździe zdobyłem medal Mistrzostw Polski upragniony. Pobiegłem 30 minut 0 i 1 sekundę na 10 km, co dało mi w 2014 roku ogólnie w całej Polsce 2. wynik w kraju. To było najważniejsze osiągnięcie, bo później złapałem kontuzję i więcej nie mogłem biegać. To był dobry rok, jeżeli chodzi o AZS. Wprawdzie w klasyfikacji generalnej słabiej, natomiast w klasyfikacji medalowej zajęliśmy 6. miejsce, najwyższe w historii. A to jest właściwa klasyfikacja, która przekazuje tak naprawdę moc każdej uczelni. Szczerze mówiąc, liczyłem na więcej. No niestety nie udało się osiągnąć tych najważniejszych sukcesów. Liczyłem na medale podczas Mistrzostw Europy, zajęliśmy 6. miejsce. No nie jest to złe, jakieś tam minimum osiągnęliśmy, ale startowałem w tym roku w drużynie w 4. i na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy, aczkolwiek uważam, że jako taką minimum spełniłem i mam nadzieję, że będzie to rokowało w przyszłym roku, który jest najważniejszy, bo są to kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, więc liczę na zdecydowanie lepsze wyniki.